Dzień dobry Państwu, zapraszamy na kolejne spotkanie w przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Dzisiejszymi gośćmi są pani Aleksandra Pietrowicz, znana badaczka dziejów okupacji hitlerowskiej niemieckiej w Wielkopolsce, pan Jacek Nawrocik z Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie oraz pan Tomasz Cieślak z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Poznaniu. Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie poświęcone jest zbrodniom hitlerowskim, poświęconym w pierwszych dniach, miesiącach okupacji w Wielkopolsce. Chcieliśmy poznać przyczyny, poznać okoliczności i przebieg tych dramatycznych wydarzeń. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że kiedy tak się zastanawiałem nad przyczynami tak nieprawdopodobnej skali tych zbrodni, które zostały popełnione we wrześniu, październiku 1939 roku w Wielkopolsce, to stwierdziłem, że trzeba opowiedzieć troszeczkę szerzej, więc Państwo pozwolicie, że jakby na wprowadzenie opowiem o moich refleksjach. Pamiętajmy, że rok 1938-1939 to jest okres, kiedy Niemcy nazistowskie próbowały skłonić Polskę do sojuszu, do przystąpienia do Paktu Kominternowskiego, do wojny prowadzonej po stronie niemieckiej. Wydaje mi się, że to miało bardzo ważne znaczenie, dlatego że Niemcy liczyli najwyższe władze nazistowskie, że uda się przekonać Polskę do przystąpienia do wojny po ich stronie i jakby z niemieckiego punktu widzenia podjęcie takiej decyzji, jaka została ostatecznie podjęta, czyli walka przeciwko Niemcom, była irracjonalna i to ostatecznie doprowadziło do dużej frustracji Hitlera i tego aparatu kierowniczego, co miało też bardzo spore konsekwencje później. Jeżeli chodzi o Wielkopolskę z kolei, to wydaje mi się, że dużą rolę odegrało tutaj powstanie wielkopolskie. W tym sensie, że Niemcy zauważyli, że ta polityka germanizacyjna, która była prowadzona w XIX i w początkach XX wieku, nie przyniosła oczekiwanych przez nich rezultatów. Dlatego też, kiedy podjęto w końcu tą decyzję, Polacy podjęli decyzję o nieprzystąpieniu do sojuszu z Niemcami, to cała ta zbrodnicza machina została uruchomiona w najbardziej skrajnej postaci. O tym, jak będzie wyglądała okupacja, nie wiedział nikt. Zresztą potencjalna okupacja była w polskiej wyobraźni wyobrażona w taki sposób, jakby to miało przypominać trochę tą okupację z okresu pruskiego, przed I wojną światową. Nikt sobie nie zdawał sprawy, jak będzie ona miała brutalny charakter i jak ona będzie bezprecedensowa. Pierwsze pytanie może zadam pani Aleksandrze o genezę tych wydarzeń, które miały miejsce w 1939 roku. Jakie były plany nazistowskie, jakie były plany niemieckie w stosunku do okupowanej Polski, a szczególnie do okupowanej Wielkopolski? Właściwie to można by się cofnąć do niemalże końca I wojny światowej, do znanego dzieła Adolfa Hitlera Mein Kampf, bo właściwie tam jest zawarty jego pewien program, także w stosunku do Europy całej i także do narodów słowiańskich, które Hitler już wtedy uważał za narody niższego rzędu, jakby pod ludzi. I tą narrację on zaczął rozwijać w momencie, kiedy został kanclerzem Rzeszy, a więc kiedy w jego ręce wpadły ogromne możliwości, środki do realizacji swoich pomysłów czy idei. I już w 1934 roku, a więc w roku, w którym zawarł pakt o nieagresji z Polską, już w rozmowach ze swoimi bliskimi współpracownikami nie ukrywał, że celem jego jest zdobycie dla narodu niemieckiego przestrzeni życiowej i to za wszelką cenę, bo narody niższe zasługują na wytępienie i odwoływał się zresztą do takich praw nawet biologii, że żadne żywe stworzenia, że w zasadzie jest prawem takiej biologii, że żywe stworzenia nie tylko zwalczają swoich przeciwników, ale w zasadzie unicestwiają ich. I to był taki początek, ale oczywiście, tak jak wiadomo, że polityka różnymi torami biegnie, różne są sytuacje. Natomiast takie już bardziej realne plany w stosunku do Polski zaczęły powstawać po
zajęciu Czechosłowacji, kiedy no, Hitler się przekonał, że w zasadzie nie napotyka nigdzie na opór, także tam, gdzie się trochę tego oporu mógł obawiać ze strony państw Europy Zachodniej, czy Francji, czy Anglii, a więc to pokazało mu, że może iść dalej jakby w tym kierunku. I zaczęły się wtedy pierwsze takie sugestie w stosunku do Polski, żądania coraz bardziej natarczywe, przyłączenia Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy, no i stworzenia takiego eksterytorialnego korytarza między Prusami Wschodnimi a Rzeszą. I to takie pierwsze właściwie już jawne żądania wyraził Ribbentrop w czasie swojej wizyty w Warszawie w styczniu 1939 roku, ponieważ Polska odpowiedziała negatywnie, więc jakby następowała eskalacja tych planów. Doprowadziło to w kwietniu tego roku do wypowiedzenia paktu o nieagresji i jednocześnie już zaczęły się konkretne działania, konkretne przygotowania, one szły jakby dwoma torami. To znaczy pierwszy to tor taki no, typowo wojenny, wojskowy, a więc przygotowanie planu wojskowego, tego znanego Fallweiss, planu białego, przeciwko Polsce. I ten plan zaczął nabierać kształtu od kwietnia 1939 roku, żeby praktycznie być przygotowany już w połowie sierpnia tego samego roku. To były działania wojskowe i od początku w zasadzie jeszcze przed przystąpieniem do tworzenia tego planu przez wojsko, Hitler w rozmowie z naczelnym dowódcą wojsk lądowych, generałem Walterem von Brauchitschem, powiedział, że jego celem jest zniszczenie Polski. Że tu nie chodzi o osiągnięcie jakiegoś celu strategicznego, ale po prostu o zniszczenie państwa i narodu. I w ten sposób ten plan miał być przygotowany i w ten sposób też Brauchitsch w stosunku do swoich niższych dowódców bez ogródek na kolejnych naradach przedstawiał założenia tego planu. Że nie chodzi tu o dojście do jakiejś konkretnej celu jakiegoś strategicznego czy geograficznego, tylko po prostu o brutalne działania mające stworzyć dla Niemców przestrzeń życiową. Druga część jakby tych działań to były działania przygotowawcze ze strony Policji i Bezpieczeństwa. I one się zaczęły już w styczniu 1939 roku, tak naprawdę kierował nimi Ernst Damczok, późniejszy zresztą inspektor Policji i Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa w kraju Warty, który już zaczął typować kadry do przyszłych grup operacyjnych Policji i Bezpieczeństwa, które miały wystąpić, wtedy jeszcze do końca tej formy nie wiedziano, ale już w sierpniu 1939 roku było wiadomo, że za każdą armią będzie posuwała się konkretna grupa operacyjna Policji i Bezpieczeństwa, której celem będzie właśnie prowadzenie przede wszystkim aresztowań i egzekucji. Panie Aleksandro, czyli germanizacja ziemi, a nie ludzi. To była chyba ta fundamentalna różnica, która odróżniała te działania niemieckie w II wojnie światowej od tego, co się działo wcześniej. Ale panie Jacku, no właśnie, przystąpili Niemcy do organizacji po tym, w tej chwili, kiedy się te plany sojuszu załamały, kiedy była ta polityka polska wobec Niemiec bardzo już czytelna i jednoznaczna. I jak to wyglądało w praktyce? Niemcy musieli przygotować jakieś listy, które będą stanowiły podstawę do działań tych grup operacyjnych policji, które będą przystępowały do pacyfikowania społeczeństwa wielkopolskiego. Oczywiście. Już przed wybuchem wojny, można powiedzieć w maju 1939 roku, przystąpiono do tworzenia centralnej kartoteki Polaków, którzy mieli zostać unicestwieni zaraz po wkroczeniu armii niemieckiej na ziemię polskie. I teraz trzeba tutaj o jednej rzeczy pamiętać. To nie jest tylko akcja mająca objąć polską inteligencję. To miała być akcja przeciwko ludziom uznanym przez władze niemieckie za wrogo nastawione wobec III Rzeszy. I 12 czerwca 1939 roku Gestapo zwróciło się do etniczno-niemieckiej placówki pośrednictwa Volksdeutsche Mittelstelle, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeszy, a także Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rzeszy o nadsyłanie informacji o Polakach wrogo nastawionych do Niemiec. Do zbierania informacji o tych Polakach wykorzystano m.in. konsulaty w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Toruniu oraz ambasadę w Warszawie. Wykorzystano przy tym mniejszość niemiecką, szczególnie tą zrzeszoną w Jungdeutsche Partei für Polen, czyli Partii Młodo-Niemieckiej w Polsce,
członków niemieckich organizacji zawodowych, sieć agenturalną rozwiniętą wśród miejscowych Niemców i niemieckich dziennikarzy, którzy byli akredytowani do pracy w Polsce. Również tak zwanych mężów zaufania, Vertrauensmänner, jak ich określano. I oczywiście taką główną instytucją, która tu odegrała główną rolę w tworzeniu tych list, no była to oczywiście wspomniana Volksdeutsche Mittelstelle, która zbierała wszelkie informacje o antyniemieckich podstawach w Polsce. Informacje te były przekazywane potem szefowi Kancelarii Rzeszy Hansowi Lamersowi. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że ta Volksdeutsche Mittelstelle starała się mieć całkowitą kontrolę nad niemiecką mniejszością tutaj na ziemiach Polski. Nie będę tutaj może już wchodził, rozwijał tematu dotyczącego samej mniejszości niemieckiej. Skupię się na akcji Tannenberg, bo tak właśnie taki kryptonim nadano tej akcji tworzenia tej centralnej kartoteki dotyczącej Polaków, którzy mieli zostać unicestwieni po wejściu armii niemieckiej. Przepraszam, że wejdę słowa, ale chyba warto powiedzieć, co to było Tannenberg w rozumieniu niemieckim. Trzeba przypomnieć może naszym słuchaczom, że Tannenberg oznaczało to samo, co u nas Grunwald. To tak. Było dosyć znaczące. Oczywiście. Tannenberg, czyli można powiedzieć anty-Grunwald, była to miejsce bitwy podczas I wojny światowej, kiedy Niemcy pokonali armię carską. To miało być takim odwróceniem, tak, tego, co stało się pod Grunwaldem i miało być takim uzupełnieniem tej misji dziejowej, jaką Niemcy wierzyli, misji tworzenia, tak, własnej cywilizacji na wschodzie, tak to przynajmniej oni to ujmowali, w to wierzyli. Zresztą Adolf Hitler, mówiąc o przestrzeni życiowej, to właśnie miał na myśli tereny wschodnie. I jakby ten Tannenberg się doskonale w to wpisywał. Tam znajdowało się mauzoleum w Tannenbergu, gdzie przebywali między innymi przedstawiciele mniejszości niemieckiej w Polsce i odbywały się nazistowskie uroczystości. I właśnie tu akcję Tannenberg, Unternehmen Tannenberg, nadzorował Obergruppenführer Reinhard Heydrich, szef RSHA oraz Policji Bezpieczeństwa ZIPO i Służby Bezpieczeństwa SD. I 25 sierpnia 1939 roku Heydrich powołał w centrali ZIPO specjalny referat do spraw akcji Tannenberg, działający do 17 września, który zbierał materiały i meldunki od grup operacyjnych, Einsatzgruppe, które działały na terenach zajętych przez armię niemiecką, na ziemiach polskich oczywiście. Tutaj trzeba pamiętać, jeszcze dodam, że tą akcję wspierała także Abwera, czyli to nie jest tylko sprawa RSHA, Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa, ale także Abwera. Do Wehrmachtu jeszcze dodziałem, tak. Panie Jacku. Myślę, że teraz warto, skoro pan wspomniał o takiej roli mniejszości niemieckiej w Wielkopolsce, żeby pan Tomasz opowiedział, jakie były relacje w okresie tuż przedwojennym pomiędzy mniejszością niemiecką a Polakami, a władzami polskimi. Bardzo proszę. Te relacje w tych różnych okresach czasu, zaraz po powstaniu wielkopolskim, a także przed samą II wojną światową, przebiegały różnie. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że zaraz po zwycięskim powstaniu wielkopolskim większość Niemców zamieszkująca tereny poznańskiego dobrowolnie wyjechała z tego terenu. I pod koniec lat 30. w Wielkopolsce mówimy o kilku zaledwie procentach mniejszości niemieckiej. Było to około 3,5%, czyli nie była to zbyt duża liczba, około 200 tysięcy osób. Ale była to niezwykle zorganizowana mniejszość niemiecka, co w ogóle rozumiem pod pojęciem tej mniejszości. Byli to obywatele polscy, narodowości niemieckiej, którzy kultywowali język, tradycję niemiecką. Polska była ich miejscem osiedlenia, a za swoją ojczyznę uznawali Niemcy. I zazwyczaj te relacje między Polakami a zamieszkujący tutaj terenami Niemców przebiegały harmonijnie. Mamy bardzo wiele takich świadectw, mówimy tutaj o Wielkopolsce, ale były też grupy Niemców, które angażowały się bardzo mocno w działalność polityczną. Tutaj wspomniana im Deutsche Partei w tym drugim okresie lat 30. Partia Młodoniemiecka, takich młodych zaangażowanych aktywistów organizujących wiece,
często też jawnie nie występujących antypolsko, ale w późniejszym okresie, to o czym jeszcze będziemy mówić, to głównie ci przedstawiciele tej partii odegrają ogromną rolę w tych zbrodniach. Było to Deutsche Vereinigung in Westpolen, czyli ta konserwatywna część ludności niemieckiej. Przede wszystkim ludność niemiecka była silna ekonomicznie. To wynikało z tej pozycji w czasie zaborów. Większość tych osób mieszkała na wsi, głównie też na majątkach, bardzo silni właściciele ziemscy. Przemysł, kapitał, banki, często kredyty otrzymywane z Niemiec. To wszystko sprawiało, że ta mniejszość niemiecka, mimo tego, że była bardzo nieliczna ludnościowo, to była bardzo silna. I na tej właśnie bazie później Adolf Hitler, Abwehr czy SIPO SD, czyli Służba Bezpieczeństwa, stworzyły sieć kontaktów, sieć agentów i informatorów, którzy pomagali później wkraczającym wojskom Wehrmachtu wskazywać konkretne osoby swoich sąsiadów do rozstrzelania. Panie Tomaszu, a jak się zachowali Polacy w stosunku do Niemców? Bo z własnego doświadczenia rodzinnego, własnego przekazu wiem, że te nastroje antyniemieckie były bardzo silne pod koniec, tuż przed rozpoczęciem wojny. Jak się przeglądnie prasę ówczesną, no to widać, że tutaj przebijała taka pewność siebie wśród Polaków, że nie tylko, że jesteśmy w stanie się obronić, ale wręcz jesteśmy w stanie zabojować Niemcy, co na pewno miało wpływ na zachowanie ludności polskiej. Tak. Pamiętajmy też, jaka tutaj partia dominowała w Wielkopolsce, czyli Narodowa Demokracja. Zdecydowanie te antyniemieckie nastroje bardzo nasiliły się w tym ostatnim okresie, czyli już w 1939 roku, powiedzmy od maja, miało na to wpływ kilka czynników. Przede wszystkim też polityka wojewody poznańskiego, Ludwika Bociańskiego, pułkownika. Pamiętamy, że pułkownik Bociański był powstańcem wielkopolskim, dowódcą garnizonu w Pleszewie, miał też bardzo silne własne tutaj przekonania antyniemieckie, wiedział dokładnie, jaką politykę prowadzą Niemcy, ale też w prasie, również w tej działalności publicznej, społecznej. Ta działalność przed okresem II wojny światowej powodowała te napięcia, eskalacja tego napięcia, różne wystąpienia antyniemieckie. Tych wystąpień było ponad 300 takich udokumentowanych, ale mamy tu na myśli wybijanie szyb, bojkot towarów niemieckich, pobicia także ludności niemieckiej. I niestety to wszystko, ta napięta sytuacja z jednej i z drugiej strony spowodowała, że często pokrzywdzeni w sposób zawiniony lub niezawiniony Niemcy mścili się po wkroczeniu wojsk Wehrmachtu w 1939 roku. No właśnie, Wehrmacht. No, bardzo długo utrzymywała się taka narracja w literaturze zachodniej, że odpowiedzialnym za zbrodnie dokonywane w Wielkopolsce były formacje policyjne, ale nie Wehrmacht. Z kolei polska nauka podkreślała, że i tak za wszystko bierze odpowiedzialność Wehrmacht, bo Wehrmacht tutaj brał odpowiedzialność jako, że dowodził okręgiem poznańskim, bo okręgiem wojskowym. I nie wchodząc wtedy w agację, warto chyba przypomnieć o tym, jak się zachowywały oddziały niemieckie po wkroczeniu do Wielkopolski, tym bardziej, że o ile Armia Poznań z oczywistych strategicznych względów wycofała się z Wielkopolski dosyć wcześnie, natomiast wiele miasteczek, miast wielkopolskich to były ogniska oporu stworzone przez jednostki obrony narodowej, różnego rodzaju straży obywatelskich, które dbały o porządek, likwidowały dywersantów i to miało przynieść bardzo tragiczne konsekwencje. Panie Aleksandro, co wiemy dzisiaj o Wehrmachcie w 1939 roku w Wielkopolsce? Może najpierw jeszcze nawiążę do tego, o czym mówiłam, o tym właśnie, że już właściwie w marcu 1939 roku ustami Hitlera głównodowodzący, naczelny dowódca wojsk lądowych dowiedział się, że ta wojna będzie inna, że to będzie wojna na wyniszczenie. I on oczywiście to wszystko swoim poddowódcom, swoim zależnym od siebie dowódcom przekazywał. Także w momencie wkraczania do Polski żołnierze Wehrmachtu wiedzieli, że to nie będzie taka sama wojna jak te, które należą do historii już.
I przede wszystkim z jednej strony była bardzo silna propaganda antypolska, także taka ośmieszająca, a więc też zachęcająca do może bardziej brutalnego postępowania, a z drugiej strony były też zwyczajne instrukcje, rozporządzenia, rozkazy, które mówiły, że każdy żołnierz niemiecki, który wkracza na teren Polski, to jest przedstawiciel władzy Rzeszy i każda obraza, czy żołnierza niemieckiego, czy też przedstawiciela mniejszości niemieckiej, każdy atak będzie bardzo surowo i ma być bardzo surowo karany. Prawdopodobnie też było jakieś poczucie może też lęku. Może to był też właśnie wynik tego, o czym mówiliśmy, tych umiejętności samoorganizowania, które zostało tak pięknie się objawiło w czasie Powstania Wielkopolskiego. W każdym razie już właściwie w pierwszych godzinach wojny ze strony Wehrmachtu dochodziło do bardzo brutalnych działań w stosunku właśnie do polskiej ludności cywilnej, bo tutaj wielkiego oporu wojskowego, o czym też była właśnie mowa, nie napotkano. I takimi właśnie symbolami tych pierwszych dni wojny, no to są miejscowości Torzeniec i Wyszanów, które były położone blisko granicy w powiecie kępińskim, gdzie w nocy z 1 na 2 września prawdopodobnie sami Niemcy się między sobą ostrzelali, ale skutek był tragiczny dla ludności tych dwóch wsi, które zostały spalone. No, były rzucane granaty do piwnic, domów, byli wywlekani ludzie z domów, były egzekucje, zginęło kilkadziesiąt osób w tych miejscowościach, zupełnie niewinnych cywilów i trzech wziętych do niewoli żołnierzy Wojska Polskiego. To też taki pierwsza zbrodnia Wehrmachtu w stosunku też do jeńców wojennych, których chroniły przecież konwencje międzynarodowe o postępowaniu z jeńcami wojennymi. Jeśli mówimy teraz o działaniach Wehrmachtu na tym terenie, to musimy je podzielić jakby na dwie fazy. Czyli ta pierwsza faza to jest ta faza działań wojennych, kiedy ten teren należał do terenu frontowego i ta faza się kończy 11 września, kiedy zostaje mianowany dowódca okręgu wojskowego poznańskiego, powstaje zarząd wojskowy z generałem Alfredem von Vollard-Bockelbergiem na czele. I ten zarząd wojskowy sprawuje naczelną władzę na tym obszarze aż do 25 października 1939 roku, czyli do przejęcia z kolei władzy przez administrację cywilną. I w tym pierwszym okresie, do 11 września, Wehrmacht jest absolutnie odpowiedzialny za wszystkie zbrodnie, tak naprawdę, które się działy, także za te spontaniczne, dokonywane przez mniejszość niemiecką, czy późniejszy Selbstschutz, no bo miał pełnię władzy jakby na tym terenie. I wtedy też dochodzi do bardzo dużej ilości masowych egzekucji właśnie w stosunku do obrońców ziemi wielkopolskiej. Przede wszystkim na terenie ziemi gnieźnieńskiej, mogileńskiej, obrońców Kłecka, Trzemeszna, ale także na terenie Wielkopolski w południowej wschodniej, obrońców ziemi tureckiej na przykład, w powiecie tureckim. To są te dwie jakby takie enklawy największych egzekucji, które się odbywają bez sądów najczęściej, mimo że 5 września zostały decyzją generała von Brauchitscha uruchomione sądy wojenne, ale one na terenie Wielkopolski praktycznie nie zadziałały. Zadziałały dopiero z 21 września ustanowione policyjne sądy doraźne i one tak naprawdę przejęły potem sądownictwo. Natomiast Wehrmacht najczęściej to były działania bez wyroków. Ginęło, jeśli chodzi o obrońców ziemi gnieźnieńskiej, mogileńskiej, około 400 osób wyłapywanych i mordowanych. Także przywódcy jakby tej obrony, ksiądz pułkownik Mateusz Zabłocki, który zginął potem w więzieniu w Inowrocławiu, zresztą z wyroku już sądu, ale to był październik 1939 roku, ale także ksiądz Maksymilian Koncewicz, który był dowódcą jakby obrony, organizacją, organizował obronę Kłecka, który zginął w Dalkach pod Gniezdem w egzekucji, gdzie zginęło 20 parę osób razem z nim z tych właśnie zabrańców. I tak samo jeśli chodzi o ziemię turecką, tutaj też mamy do czynienia z dużymi cyframi, 356 znanych osób, które zginęły w tych egzekucjach. Ale mówiąc o zbrodniach Wehrmachtu, pamiętajmy, że to nie tylko były zbrodnie wojsk lądowych na ludności cywilnej, która zresztą broniła się zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego, z oznakami, opaskami straży obywatelskich, ale także musimy powiedzieć o zbrodniach lotnictwa niemieckiego, prawda, które
Zwłaszcza to były zbrodnie w stosunku do transportów, którymi były przewożone rodziny urzędników, rodziny wojskowe, ewakuowane na tereny centralnej czy wschodniej Polski. I te transporty były bezpardonowo atakowane. Tam były bardzo duże straty, także straty właśnie głównie wśród kobiet i dzieci, bo to rodziny były najczęściej ewakuowane. Przecież w okolicach Koła też była taka wielka masakra ludności ewakuowanej z Krotoszyna, na przykład w pociągu ewakuacyjnym. Także tutaj możemy mówić o różne warstwy, natomiast no, tak jak mówię, oczywiście będziemy mówić o działaniach grup operacyjnych, które formalnie też podlegały Wehrmachtowi. Trzeba to wyraźnie powiedzieć, że one podlegały Wehrmachtowi. Wprawdzie potem doszło do pewnych postanowień, że one rozkazy otrzymują z centrali SD, bo wtedy jeszcze nie było Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, dopiero potem powstał pod koniec jakby września, natomiast czy na początku października się formował. Natomiast to były rozkazy przychodzące z centrali jakby policyjnej, Służby Bezpieczeństwa, ale formalna podległość była dowództwu wojskowemu cały czas. Formalne oczywiście, dla ofiar nie miało to żadnego znaczenia, Absolutnie. Tym bardziej też nie rozpoznawano. Później w tych relacjach powojennych bardzo często osoby, które były świadkami tych dramatycznych wydarzeń, nie były w stanie określić, jakie formacje brały udział w zbrodniach. Polacy ponieśli bardzo duże straty, to były bardzo dramatyczne chwile, ale to była zapowiedź systemu okupacyjnego, terrorystycznego, terroryzującego społeczeństwo wielkopolskie, natomiast jednak również częścią, może nieliczną w stosunku do innych regionów Polski, częścią tego społeczeństwa byli Żydzi. Była ludność pochodzenia żydowskiego. Tutaj w Wielkopolsce właściwej, czyli tej Wielkopolsce, która znajdowała się na terenie dawnej prowincji poznańskiej, Żydów było stosunkowo niewielu, więcej było Żydów we wschodniej części Wielkopolski. Ale panie Jacku, no właśnie, jaki był stosunek Żydów do tego konfliktu i przede wszystkim jak się zachowywali Niemcy w stosunku do ludności żydowskiej i z jakiego powodu? Czy to były działania też indywidualne, wykroczenia Niemców, czy one były jakby narzucone odgórnie? Przede wszystkim pamiętajmy, i tutaj trzeba nawiązać do Mein Kampf, Żyd był największym wrogiem narodu niemieckiego, rasy niemieckiej czy rasy aryjskiej. Żyd był sprawcą wszelkich nieszczęść, przyczyną klęski Niemiec podczas I wojny i ogólnie biedy społeczeństwa niemieckiego. Żyd był kimś, na kim skupiono całą nienawiść narodu niemieckiego i to miało potem odbicie w zachowaniu żołnierzy niemieckich, zwykłych żołnierzy, którzy wkraczali tutaj na ziemię polskie. Oczywiście najwięcej Żydów było na terenach dawnego zaboru rosyjskiego. Więc jeżeli mówimy o Wielkopolsce, no to na terenie dawnego zaboru pruskiego tych Żydów może nie było aż tak dużo, natomiast nie była to liczna społeczność. Natomiast jeżeli mówimy o ziemi konińskiej, kolskiej, tak, kaliskiej, no to już mamy do czynienia z dużymi społecznościami jeszcze z czasów zaboru rosyjskiego. Żołnierze niemieccy dawali wyraz, no i oczywiście pamiętajmy o słynnym micie ciosów w plecy, który także jakby potęgował tą nienawiść do Żydów. Pamiętajmy także o gazecie Der Stürmer, która czołowej gazecie antysemickiej, która powielała pewne mity jeszcze z czasów średniowiecza dotyczące Żydów. To wszystko powodowało, że zwykli żołnierze niemieccy czuli, mogę to powiedzieć wprost, odrazę do Żydów. Szczególną nienawiść budzili Żydzi ortodoksyjni. A więc Żydzi, których nie było tutaj może na terenie dawnego zaboru pruskiego, ale szczególnie właśnie na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego byli bardzo liczni. I ci Żydzi swoim wyglądem budzili już u żołnierzy niemieckich wyjątkową nienawiść. Żołnierze dawali upust swojej nienawiści w różnej formie. Czy to były pobicia, poniżania, golenie brud, obcinanie pejsów, tak? Zmuszanie spontaniczne, można powiedzieć, zmuszanie do pracy i wreszcie mordowanie. Grabież, bo wielu żołnierzy niemieckich było przekonanych, że Żydzi na pewno ukrywają jakieś majątności. A więc już od samego początku Żydzi doświadczali tej nienawiści, która została jakby przez ten cały okres już funkcjonowania III Rzeszy im zaszczepiona.
Dodatkowo oczywiście Żydzi padali ofiarą oddziałów Einsatzgruppe. To też Einsatzgruppe kontynuowało dalej politykę grabieży żydowskiego mienia. Niszczono żydowskie miejsca kultu. No i też tutaj rzecz bardzo istotna, to właśnie w tym okresie Einsatzgruppe dopuściło się także likwidacji małych społeczności żydowskich, jakie znajdowały się tutaj właśnie na terenie Wielkopolski, czy północnej Wielkopolski. Chodzi o Kcynię, Kruszwicę, Mogilno, Skoki, Strzelno, Szubin, Trzemeszno i Żnin, gdzie część Żydów została rozstrzelana, innych spędzono do synagogi i tam podpalono. Podobne wydarzenia miały miejsce także w Kaliszu. Brano Żydów często jako zakładników. Artur Greiser, jako szef administracji cywilnej w okresie zarządu wojskowego, nałożył kontrybucję na ludność żydowską. Tutaj oczywiście oprócz Einsatzgruppe, oprócz żołnierzy niemieckich, brali też udział w tych antyżydowskich działaniach członkowie innych formacji nazistowskich, jak członkowie Narodowo-Socjalistycznego Korpusu Motorowego NSKK. Dla Żydów nie miało to oczywiście znaczenia. Określali wszystkich sprawców jako żołnierze niemieccy, nie rozróżniali tych formacji. Natomiast tak powiedziałem, to był ten pierwszy krok. I jeszcze tutaj jedną ważną rzecz trzeba oddać, a mianowicie telefonogram Reinharda Heydricha z 21 września 1939 roku do szefów Einsatzgruppe. Ten telefonogram jest bardzo istotny, bo on zapoczątkowywał coś takiego, co później określamy jako getoizację Żydów. To właśnie Heydrich nakazywał przejmowanie oczywiście żydowskich przedsiębiorstw, tak, żydowskiego majątku, ale co najważniejsze, skupianie Żydów w wyznaczonych miejscach celem ich deportacji. On nie mówi, jaki jest jeszcze określony, jaki jest ostateczny cel związany z ludnością żydowską, natomiast on wskazuje pierwsze zadania, jakie mają zostać wykonane. I ten telefonogram, można powiedzieć, jest tutaj najważniejszy, bo on jest pierwszym wskazaniem tego, najpierw dowódcy Einsatzgruppe, w jaki sposób mają postępować z ludnością żydowską. Ale on odnosił się do Wielkopolski, do województwa poznańskiego przedwojennego, czy do terenów, ogólnie. Ogólnie, terenów okupowanych. To terenów okupowanych, zajętych. Ale to jest już najważniejszy dokument, właśnie ten telefonogram z 21 września 1939 roku. On już jakby wskazuje, że będziemy mieli do czynienia z getoizacją, która później doprowadzi do ostatecznego rozwiązania. Panie Aleksandrze, wspominaliśmy już o działalności grup operacyjnych. Musimy w końcu opowiedzieć o tym, jak one funkcjonowały tutaj na terenie województwa poznańskiego. Początkowo, tak jak pani wspomniała, one były dzielone do poszczególnych armii. Posuwały się za tymi armiami, ale w końcu pojawia się grupa operacyjna, która jest jakby jej zadania mają dotyczyć Wielkopolski, dawnego województwa poznańskiego. Jaka była struktura, ile to było ludzi, jak to było zorganizowane? To jest Einsatzgruppe Szósta, która została utworzona, formowała się we Frankfurcie nad Odrą mniej więcej od początku września, ale tak naprawdę 9 września była już sformowana na tyle, że mogła przystąpić do działań. Jej dowódcą był Erich Naumann, który był już wysokiej rangi funkcjonariuszem SS, skierowanym właśnie do kierowania tym Einsatzgruppą. Podlegały mu dwa Einsatzkommanda, czyli takie oddziały szturmowe, oddziały operacyjne, które były albo nazywany jest 1-6 i 2-6, albo Einsatzkommando 14 i 15, w zależności od tego, jaką numerację przyjmiemy. Jednym z nich pierwszym dowodził Gerhard Flesch, drugim Franz Sommer. Flesch był właściwie z zawodu prawnikiem, ale potem już działał w strukturach właściwie od powstania partii NSDAP, też, której był członkiem, SS, w strukturach policyjnych. Natomiast Sommer był zawodowym policjantem, który też w
wstąpił potem do tych struktur Policji Bezpieczeństwa. A kim byli ci ludzie, ci zwykli żołnierze, funkcjonariusze Anzia Grupycką? Oni się rekrutowali. Oni byli rekrutowani z różnych terenów, ale najczęściej była cała taka komponent akwiz grański z rejonów też Niemiec południowych, z rejon Kolonii nawet byli w problemie. Było kilka takich komponentów, które wzięły udział w formowaniu Einsatzgruppen. No to byli też ludzie jakoś w sposób związani z też z późniejszymi, z tymi swoimi komendantami. I oni, to liczebność tego, w tej Einsatzgruppe 6, w momencie jak ona wkraczała na tereny Wielkopolski, bo ona była przeznaczona do działań na terenie formowanego Poznańskiego Okręgu Wojskowego, to była około 150 ludzi. Natomiast w trakcie już działalności ona się rozrastała. Szacunki są różne, mówi się nawet o 400. Nawet 350-400 ludzi, tym bardziej, że doszło takie już trochę później utworzone, tutaj też nie ma pewności co do daty utworzenia, Sonderkommando Lange, Herberta Lange, które było, działało właściwie na trochę osobnych prawach, ono miało później bardzo ponurą sławą się okryło, najpierw jako właściwie Herbert Lange jako organizator Fortu VII, ale to będzie na pewno o tym mowa jeszcze, ale to bardzo krótko, a potem właśnie jako szef tego Sonderkommanda, które było skierowane do specjalnych działań, najpierw wyniszczenia osób chorych psychicznie, niedołężnych, a potem właściwie organizował też wymordowanie na dużą skalę, już masową skalę ludności żydowskiej, ale to już były późniejsze czasy. Natomiast w momencie wkraczania, tak jak mówiłam, to było 9 września, oni się sformowali. Dzień, dwa dni później zaczęli już zajmować poszczególne miejscowości na terenie ówczesnego, sformowanego Poznańskiego Okręgu Wojskowego i tworzyli zarówno oddziały takie lotne, których zadaniem było dokonywanie aresztowań w poszczególnych miejscowościach i egzekucje. Ich dziełem były właściwie te największe egzekucje w drugim okresie działalności zarządu wojskowego, jak również tworzenie już takich pierwszych placówek policyjnych stacjonarnych. Bo później, o czym to pewnie też jeszcze będziemy mówili, były już inne ich zadania, już po przejęciu władzy przez administrację cywilną. Natomiast w tym pierwszym okresie, działania były takie, że one mieli spacyfikować ten okręg wojskowy poprzez aresztowania. Im podlegały więzienia w tym pierwszym okresie też. Oni decydowali o tym, kiedy z więzienia ma odejść transport do obozu koncentracyjnego, to też należało do decyzji dowódcy Einsatzgruppen. Oni decydowali o masowych egzekucjach, zwłaszcza tych terrorystycznych egzekucjach jawnych, które miały miejsce w tym pierwszym okresie do końca października, można powiedzieć, 1939 roku. Pani Aleksandra, ale kim byli ci ludzie? To byli funkcjonariusze policji niemieckiej. Jak oni się rekrutowali? Skąd oni pochodzili? Czy również pochodzili z Wielkopolski w późniejszym okresie? Czy te posiłki przychodziły z Niemiec? W tym pierwszym okresie na pewno nie byli to ludzie z Wielkopolski. To byli funkcjonariusze policji. Najczęściej właśnie, czasem to byli, bo też nawet z policji kryminalnej się rekrutowali, ale najczęściej Policja Bezpieczeństwa. To było ich główne jakby miejsce, w którego się rekrutowali, z różnych miejscowości. To byli ludzie, którzy na pewno musieli się wykazać jakimiś zasługami, podejrzewam, czy wykazać się szczególną może ostrością, czy zdecydowanym działaniem już na swoim terenie, bo byli przeznaczeni do działań w nowych, trudnych, bardzo przecież niebezpiecznych okolicznościach. Także to byli wypróbowani zarówno funkcjonariusze. W sensie ideologicznym, jak i tak, większość z nich była członkami, albo przeszła przez SA, albo była też funkcjonariuszami potem już SS. Także to byli ludzie nieprzypadkowi, to byli ludzie już wybrani i znani też w większości na pewno swoim dowództwom. To nie było przypadkowości tutaj, jeśli chodzi o werbunek do Einsatzgruppe 6. Panie Jacku, tu była mowa o pierwszych egzekucjach, aresztowaniach, ale mnie bardzo zafrapował taki element ich działalności, który nie chyba najlepiej świadczy o naszych ówczesnych władzach, ponieważ takim ważnym elementem działalności tych grup było przeszukiwanie archiwów.
archiwów wszelkiego typu w poszukiwaniu dokumentów, które umożliwią im uzupełnienie tych list proskrypcyjnych. Jak to wyglądało w Wielkopolsce? Dobrze pan do tego nawiązał, bo można powiedzieć, że Niemcy pomni tego, co zostawili Polacy w 1945 roku, niszczyli wszystkie tutaj w Wielkopolsce, szczególnie niszczyli wszystkie swoje dokumenty, mając świadomość, że że dostanie się tych dokumentów w ręce wroga, on będzie też, to oznaczało to, co oni robili tutaj w 1939 roku wobec Polaków. Tak, można powiedzieć, Wielkopolska w ogóle została opuszczona. Armia Polska na rozkaz Warszawy oraz urzędnicy zostali ewakuowani. To, co już tutaj było wspomniane, Wielkopolanie zostają sami, tworząc oddolnie oddziały Straży Obywatelskiej. To jest jeden z takich elementów oddziałalności Einsatzgruppe. Einsatzgruppe generalnie, bo tego trzeba tutaj powiedzieć, ponieważ podlegało Einsatzgruppe 6, bo mówimy o funkcjonariuszach tej formacji, podlegali szefowi zarządu cywilnego Arturowi Greiserowi, to znaczy jemu mieli składać raporty dzienne. Te raporty dzienne można znaleźć w archiwum państwowym w Poznaniu, pisane właśnie przez Ericha Naumana do Artura Greisera. Wtedy, jak powiedziałem, jako szefa zarządu cywilnego. Funkcjonariusze Einsatzgruppe mieli generalnie wspierać landratów, którzy byli przedstawicielami, można powiedzieć, Greisera w poszczególnych powiatach. Greiser w ten sposób tworzył administrację cywilną, taką jeszcze tymczasową, okupacyjną, oczywiście złożoną z miejscowych Niemców, którzy byli szczególnie wrogo nastawieni do Polaków i wsparciem ich, dla nich miały być Einsatzgruppe. Samo Einsatzgruppe liczyło od 300 do 400 osób. Ale oni dostawali wsparcie, między innymi właśnie w Policji Porządkowej, z Elbschutzu, a także oddziałów tak zwanych SS-Reiter. Także oni nie działali jakby w odosobnieniu, dostawali oczywiście ogromne wsparcie i mieli za zadanie zabezpieczać różnego rodzaju budynki, rekwirować broń, dokonywać rewizji w domach polskich, żydowskich i właśnie przejmować to, co tutaj pan wspomniał, przejmować dokumentację polskich organizacji, między innymi organizacji zrzeszających powstańców wielkopolskich. To wszystko zostało przejęte, cała ta dokumentacja. I teraz chciałbym tutaj nawiązać do jednej rzeczy. Przed wybuchem II wojny w ramach akcji Tannenberg opracowano tak zwane listy gończe, Sonderfahndungsliste. I później te listy były uzupełniane właśnie o materiały zebrane przez Einsatzgruppe. Były to informacje zebrane między innymi od miejscowych Niemców, którzy wskazywali Polaków, na których chcieli wziąć odwet. I były to też materiały, to też były nazwiska zebrane na podstawie przejętych przez Einsatzgruppe list. I późniejszy Sonderfahndungsbuch Polen, który był prawdopodobnie, tak się zakłada, przynajmniej tak określa to Grzegorz Bębnik, które powstało pod koniec 1939 roku, właśnie już obejmowało te nazwiska tych osób, które zostały zebrane na podstawie tych list. Ogromny błąd władz polskich, który kosztował życie i wolność wielu Polaków, wielu Wielkopolan. Nie tylko egzekucje, nie tylko działalność w urzędach, ale jak widzimy aresztowania, zsyłania później do obozów koncentracyjnych. Panie Tomaszu, Niemcy też przy okazji egzekucji przeprowadzali parodię procesów. Jest to zjawisko powszechne w tamtym okresie. Proszę powiedzieć, jak to wyglądało, te pseudoprocesy i po co Niemcom było to potrzebne? Przede wszystkim musimy cofnąć się do samej genezy operacji Tannenberg, bo to może trochę nie wybrzmiało tak, jak wybrzmieć powinno. To była pierwsza niemiecka ludobójcza operacja w II wojnie światowej, której ofiarą padła ludność cywilna na terenach okupowanych, polska ludność cywilna. I przygotowując się do tej operacji, tak jak pani Aleksandra powiedziała, już praktycznie od początku 1939 roku, a głównie od maja 1939, w centrali Służby Bezpieczeństwa w Berlinie, Hitler nie ufał przede wszystkim Wehrmachtowi. Wehrmacht w jego opinii nie był na tyle
zdolny do takich zbrodni, dlatego powierzył te zbrodnie, dokonanie tych zbrodni w Polsce, w projektowanej wojnie właśnie specjalnym szwadronom śmierci, czyli Einsatzgruppe. I tak jak wcześniej pani Aleksandra powiedziała, w skład takiej formacji wchodziły lotne komanda, które dokonywały zbrodni na terenach Wielkopolski, ale w skład właśnie takiego lotnego komanda wchodził również sąd doraźny. Na jego czele stał dowódca tego Einsatzkommanda. Te sądy policyjne doraźne zostały powołane dekretem, bardzo krótkim dekretem głównego dowódcy Wehrmachtu 21 września. I tam jest mowa tylko i wyłącznie o skazywaniu Polaków za posiadanie broni. I właśnie kiedy Einsatzkommanda we wrześniu, a głównie w październiku 1939 roku wyruszyły do Wielkopolski po to, żeby wykonywać egzekucję, to właśnie pod pozorem legalności przeprowadzono to w bardzo zorganizowany sposób. Takie Einsatzkommando, zanim przyjechało do wielkopolskiego miasteczka, to wcześniej egzekucja była przygotowywana przez zarząd cywilny, przez landratów. Były wykopywane doły śmierci, przygotowane kulochwyty oraz aresztowane często przez żandarmerię lokalną osoby, konkretne osoby, Polacy, przedstawiciele wielkopolskich władz przywódczych, tych lokalnych liderów właśnie, którzy wcześniej znaleźli się na tych listach proskrypcyjnych, a przede wszystkim byli oni podawani przez swoich niemieckich sąsiadów, często z nienawiści. Zresztą niemieccy sąsiedzi doskonale zdawali sobie sprawę, którzy Polacy angażowali się przed wojną w działalność niepodległościową. I kiedy Einsatzkommando wjeżdżało do wielkopolskiego miasteczka, był zwoływany właśnie sąd doraźny pod przywództwem szefa Einsatzkommanda i nieprzypadkowo większość dowódców tych komand była doktorami praw, bardzo dobrze wykształconymi. Przeprowadzono parodię takiego sądu, osoby były skazywane praktycznie na kary śmierci, sprawdzano tylko ich dane personalne, nie miały żadnej szansy obrony. Następnie były wykonywane te egzekucje publiczne na rynkach wielkopolskich miasteczek. Takie apogeum tej operacji Tannenberg to te dni 20-23 października 1939 roku. No właśnie, ale narzuca się takie pytanie i tutaj kieruję je do pana Jacka. Mówi się o akcji Inteligencja, mówi się o warstwach przywódczych, a zatem kto był ofiarą, kto tej operacji Tannenberg, kim była ta inteligencja w rozumieniu realnym? I tutaj musimy pewną specyfikę Wielkopolski w tamtym czasie oczywiście, w tamtym okresie jakby zrozumieć. Czym różniła się Wielkopolska od ziem zaboru rosyjskiego czy ziem zaboru austriackiego? Taki wyraźny podział, tak, na szlachtę, czy ziemiaństwo chłopów i mieszczaństwo bardzo często żydowskiego lub niemieckiego pochodzenia, jakby ten obraz nie pasuje do Wielkopolski, ponieważ my musimy tutaj jakby wziąć pod uwagę dwie sprawy. Kto stanowił tak zwaną elitę, ale też kto był nośnikiem świadomości narodowej, o której właśnie Niemcy mówili. Ta świadomość narodowa w Wielkopolsce była zdecydowanie bardziej powszechna wśród, nazwijmy to, niższych warstw społecznych, niż to było w innych zaborach. I to właśnie Wielkopolanie jakby swoją świadomością narodową objęli szersze kręgi społeczne. W przypadku Niemców oczywiście pojawiła się sprawa określenia, kto należy do tej warstwy społecznej. I tak przypomnę, Reinhard Heydrich na spotkaniu z szefem Abwehry, Wilhelmem Canarisem, stwierdził, że szlachta, duchowieństwo i Żydzi muszą zostać zlikwidowani. Czyli on jakby to jest jego pierwsze określenie. W listopadzie 1939 roku dwaj urzędnicy zatrudnieni w urzędzie NSDAP do spraw rasy i osadnictwa, dr Ernst Wenzel i Günther Hecht, opracowali memoriał. I w tym memoriale, jako inteligencję, jako polską inteligencję określili polskich księży, nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich, lekarzy, dentystów, weterynarzy, oficerów, wyższych urzędników, kupców, właścicieli ziemskich, pisarzy, redaktorów, jak również osoby, które otrzymały wyższe lub średnie wykształcenie.
Autorzy memoriału uznali za konieczne pozbycie się ziem polskich wcielonych do Rzeszy, jak to określono, to oni tak określili, zdecydowanie po polsku myślących nacjonalistycznych warstw ludności, polskich szowinistów, członków partii politycznych i kulturalno-oświatowych. Greiser, jako szef zarządu cywilnego, wytycznych z dnia 29 września 1939 roku, nakazując dokonywanie spisów miejscowej ludności polskiej, wśród polskiej inteligencji wymienił proboszczów, nauczycieli, ziemian, kupców i przemysłowców. Dodałbym jednak, że byli to generalnie ludzie zaangażowani w życie społeczne, polityczne, gospodarcze i kulturalne. A więc nie musieli być to tylko i wyłącznie ludzie mający wykształcenie, ale mogli być to ludzie, nawet robotnicy, chłopi, którzy byli aktywnie angażowali się w życie lokalnej społeczności. Bo jeszcze tylko dodam, rozumienie inteligencji w tamtym czasie jednak było diametralnie inne od tego, co rozumiemy dzisiaj. Dziś rozumiemy to jako osobę przede wszystkim posiadającą dyplom uczelni wyższej oraz wykonującej zawód związany właśnie ze swoim wykształceniem. Wtedy była to elita tworząca nowe, odrodzone państwo polskie. Tak, no właśnie działania niemieckie były skierowane przeciwko wrogom Niemiec, według ich definicji i wobec potencjalnych działaczy niepodległościowych w czasie okupacji. Sam wiem o tym z rodzinnego przekazu, że sama przynależność, samo bycie powstańcem wielkopolskim nie determinowało takich konsekwencji. Ważne było to zachowanie w okresie międzywojennym, aktywność w życiu społecznym, patriotycznym i to, o czym Państwo mówiliście, wskazywanie przez Niemców tych najbardziej aktywnych ludzi tuż przed rozpoczęciem wojny jako tych patriotów. To stanowiło śmiertelne niebezpieczeństwo. Panie Aleksandro, teraz już tak trochę przyspieszając tempo, bym prosił o takie zrekapitulowanie, opowiedzenie tego, jak ta operacja wyglądała, tych egzekucji, operacja likwidacji warstw przywódczych, jak mówili Niemcy, w tym okresie najbardziej dramatycznym, wrzesień, październik 39. Może jeszcze zanim w ogóle do tego przejdę, bo mi się wydaje, że jeszcze warto powiedzieć o takiej sprawie, która była związana w pewnym sensie z operacją Tannenberg, ale miała też swoje własne jakieś i korzenie i swoje własne skutki. Myślę o instytucji zakładników, o braniu zakładników, bo to była też, mówiliśmy o zbrodniach Wehrmachtu, no tutaj po prostu to było wprowadzenie zasady zbiorowej odpowiedzialności, co jest w ogóle absolutnie niezgodne z jakimkolwiek prawami, prawda, że za, i to już było prowadzone właściwie od początku działań wojennych na tym terenie, aczkolwiek tak naprawdę decyzje o stworzeniu jakby instytucji zakładników zostały podjęte późno, bo dopiero 21 września przez dowódcę okręgu wojskowego. Natomiast fakt brania zakładników był znany już znacznie wcześniej, przecież w Poznaniu już właśnie w zasadzie już 11 września Niemcy zażądali wyznaczenia zakładników i w zasadzie niemal w każdej miejscowości byli, codziennie była jakby nowa pula zakładników wyznaczana właśnie z osób, które cieszyły się zaufaniem społecznym, które coś dla danej społeczności znaczyły, niezależnie od zawodu, statusu społecznego tej osoby. Oni tworzyli tą instytucję zakładników i było już właściwie na początku września wiadomo, że za jednego zabitego, czy to żołnierza niemieckiego, czy także miejscowego Niemca należącego do tej mniejszości etnicznej, może zginąć od 5 do 10 nawet Polaków. A więc już w wielu wypadkach właśnie te egzekucje, które potem były prowadzone przez Einsatzgruppen, te pseudoprocesy powiedzmy, one były związane właśnie także z instytucją brania zakładników. Mimo że nic tam na tym terenie się nie zdarzyło. Zdarzyło się czasem przypadki prowokacji, żeby zmusić do działania Einsatzgruppe. I tak było w wypadku Śmigla i Kościana, gdzie, no to jest taki przykład tylko, gdzie po prostu miejscowy przedstawiciel władzy cywilnej zresztą, nienawidzący Polaków, po prostu no, sprowokował to
ten sposób, że został zabity strażnik strzegący cukrowni w Nietążkowie i został podpalone gospodarstwo miejscowego Niemca. To było zrobione przez Niemców, ale za to został sprowadzony Einsatzgruppe, właśnie Einsatzkommando Gerharda Flesza wtedy i doszło do egzekucji, w sumie zginęło 16 osób w Śmiglu i w Kościanie 30 września, 2 października w związku z prowokacją. Czyli pani Aleksandro, to celem takich działań było spacyfikowanie, zastraszenie, steroryzowanie społeczeństwa. I dlatego te pierwsze egzekucje, nie mówię o tych pierwszych takich, nazwijmy to w cudzysłowie, spontanicznych zbrodniach Wehrmachtu, które wynikały czasem też może z jakiejś obawy, że coś się może zdarzyć, że może dojść rzeczywiście do jakiegoś ataku, czy wynikały z tego, że właśnie ktoś stawił rzeczywiście opór, tak jak obrońcy ziemi. Ale tutaj to już wynikało zupełnie z innych przesłanek. Widzę, że pan chciałby dodać. Właśnie terrorystycznych, ale ja tylko skończę. I tak wyglądała sytuacja w październiku. Zresztą była to decyzja też Greisera, który uważał, że za mało jest represji i że należy to, te represje spotęgować. I zresztą użył do tego także policji porządkowej, nie tylko grup operacyjnych, bo to miało być na dużą skalę. Natomiast kraju warty oficjalnym. Tak, to jeszcze był powiedzmy październik. Te duże egzekucje to zaczęły się takie masowe, to już właśnie na początku obrońców, czyli to są 9, 10, 11 września powiedzmy, później właśnie chociażby ta egzekucja w Śmiglu, w Kościanie, ale potem się już zaczynają takie zdecydowane działania Policji Bezpieczeństwa w konkretnych kilkunastu miasteczkach wielkopolskich, gdzie dochodzi do terrorystycznych egzekucji na rynkach miasteczek, gdzie jest spędzona ludność. Chodziło o zastraszenie. Zupełnie inaczej to wygląda już w następnym miesiącu, kiedy przechodzi się do znacznie bardziej masowych, ale a całkowicie utajnionych egzekucji, prawda? Gdzie mamy egzekucje w podpoznańskich lasach, Dąbrówka, prawda, Lasy Mosińskie, Stęszewskie i tak dalej. Masa egzekucji, znacznie przekraczająca ilość, liczba ofiar, już zupełnie inny cel tych egzekucji, bo to już chodzi wyłącznie o wymordowanie. A w tym pierwszym okresie to był zwykły, powiedzmy sobie, terroryzm. Przepraszam. Panie Tomaszu, to musimy nawiązać do Fortu Siódmego. Tak, dokładnie. Mówimy o tych utajnionych egzekucjach. Dokładnie, dokładnie. Ten pierwszy obóz koncentracyjny, bo tak się nazywał na początku, na okupowanych ziemiach polskich, jeszcze tutaj nie wybrzmiał, a warto, bo właśnie on jest uzupełnieniem właśnie tych wszystkich zbrodni, ponieważ te pierwsze masowe egzekucje już rozpoczęły się właśnie w lasach Polędzie Dąbrówka w połowie października. I osoby, które tam zostały zamordowane, pochodziły właśnie z Fortu VII. Fort VII podlegał pod Einsatzgruppe 6, pierwszy komendant Herbert Lange, tutaj wspomniany przed chwilą. Także był to też taki obóz filtracyjny trochę tej Einsatzgruppe na początku. Był to obóz krwawej zemsty, tak był nazywany przez samych Niemców. To tam właśnie powstańcy wielkopolscy zapłacili wysoką cenę za swoją bohaterskość w czasie powstania wielkopolskiego. No i właśnie przez ten Fort VII w całym okresie okupacji, później przez obóz karnośledczy w Żabikowie, przeszło bardzo, bardzo wielu najwybitniejszych Wielkopolan. Do dzisiaj nie wiemy, ilu tam zginęło, ale te liczby są zatrważające. Mówimy o kilkunastu, kilkudziesięciu tysiącach osób, które przeszły przez te miejsca. Też nie wiemy skali zbrodni dokonanych w tych masowych mordach, czy lasach rusznowickich, lasach Polędzie Dąbrówka, a za większość z nich właśnie odpowiedzialne były właśnie formacje Einsatzgruppe. I to jest chyba najbardziej przykre, że nie jesteśmy w stanie określić bliżej nie tylko liczby, ale również nazwisk, indywidualnie podać nazwiska osób, które zginęły. Skala zbrodni była ogromna, ale pytanie może na już jedno z ostatnich. Panie Jacku, a jaka odpowiedzialność? Czy ponieśli odpowiedzialność karną ci, którzy decydowali, ci, którzy wykonywali tą zbrodniczą czynność? Erich Naumann, jedyny, poniósł odpowiedzialność i jego zastępca Emil Hausmann. To był jedyny, skupię się to może na Erichu Naumannie, był sądzony w Norymberdze, ale nie za zbrodnię w Wielkopolsce, a za zbrodnię na Białorusi, na ludności żydowskiej, kiedy stał na czele Einsatzgruppe B. A więc zbrodnie tutaj w Wielkopolsce nie zostały rozliczone. Można powiedzieć, że proces Artura Greisera, jaki toczył się przed wojną, przepraszam, po II wojnie światowej w Poznaniu, miał jakby być takim rozliczeniem z całą okupacją niemiecką tutaj w Wielkopolsce.
Oczywiście do materiałów, do aktu oskarżenia przeciwko Arturowi Greiserowi dołączono różnego wszystkie materiały dotyczące różnych zbrodni, różnych miejsc martyrologii Wielkopolan. Natomiast niestety nie doszło nigdy do takiego rozliczenia, nie tylko za te zbrodnie w 1939 roku, ale za wszystkie dokonane na Wielkopolanach podczas okupacji niemieckiej. Wydaje mi się, że przyczyny, dlaczego tak się stało, mogą być różne. Być może gdyby Artur Greiser sądzony był w Norymberdze, tak jak Hans Frank, być może te zbrodnie na Wielkopolanach nie zostałyby zamknięte w jakiejś lokalnej historii, historiografii lokalnej, tylko ujrzałyby światło dzienne i dostałyby się do opinii światowej, bo na to zasługiwały, żeby być uwzględnione przez opinię światową. Do tego pamiętajmy, że jesteśmy tego świadkami do dzisiaj. Historiografia ogólnopolska, i to nie bójmy się tego powiedzieć, całkowicie ignoruje to wszystko, co działo się w Wielkopolsce. Spójrzmy na kulturę popularną, na filmy związane z II wojną światową, na różnego rodzaju publikacje. One systematycznie, można powiedzieć konsekwentnie, powiem tak, konsekwentnie ignorują to, co działo się tutaj w Wielkopolsce. To jest bardzo przykre. Wielkopolanie najbardziej, najboleśniej odczuli okupację hitlerowską i niestety nadal ofiary Wielkopolan są całkowicie ignorowane. No niestety muszę się z panem w całej rozciągłości zgodzić. Faktem jest, że rozpoznawalność okupacji II wojny światowej to głównie przez pryzmat tego, co się wydarzyło w Generalnym Gubernatorstwie, co do tego tutaj jesteśmy zgodni, a zatem naszą rolą też z tej różnej perspektywy jest działanie na rzecz pamięci. Jak pamięci, to od razu i edukacji, to tutaj kieruję się do pana Tomasza i do pana, i pani Jasku również się skieruje. Jedno zdanie chciałbym, jeśli mogę dodać. Proszę. Ja jestem przeciwnikiem nazywania kraju Warty, określania jako tylko i wyłącznie jednym terminem, ziemie wcielone do Rzeszy. Niestety słyszałem, że także w obecnym programie podstawowych szkołach nadal jest to określane jako ziemie wcielone do Rzeszy. Nie, bo inna była polityka na Pomorzu, inna była w rejencji katowickiej. Także jest to pewnego rodzaju przekłamanie, jeśli traktujemy kraj Warty jako ziemie wcielone do Rzeszy, bo to nie oddaje tego wszystkiego, co przechodzili w jego Polanie. Zgadza się, oczywiście terror hitlerowski, nazistowski, niemiecki miał tutaj skalę nieporównywalną do innych ziemi. Była inna polityka w stosunku do Volksdeutschów, była inna polityka w stosunku do Polaków, ale takie jest nasze zadanie, żebyśmy o tym edukowali, informowali, żebyśmy te procesy badali. W jesień 1939 roku to jednak zbrodnie takie wobec ludności na Pomorzu jednak były... Skala tego była większa niż tutaj na terenie Wielkopolski. Ale mówiąc o Warteland, o kraju Warty... Ale rzeczywiście ta polityka wyglądała zupełnie inaczej i może najbardziej zbliżona była polityka Erycha Kocha, jeśli chodzi o północny Mazowsze, Suwalszczyznę i pewne zasady polityki. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o same zbrodnie, te, o których mówimy w tej chwili, z jesieni 1939 roku, to jednak wydaje mi się, że no nie możemy pominąć skali naprawdę okrutnych zbrodni, jakie się działy na Pomorzu. Tylko jako Wielkopolanie mamy właściwie obowiązek bronić pamięci. Tak, ale zgodne z pewnymi jednak proporcjami, które no, my musimy o tym powiedzieć, że to jednak te zbrodnie pomorskie, no można nawet trzykrotnie więcej ofiar pochłonęły w tym 39. Ale to nie może, powiedzmy, prowadzić do całkowitego zapominania, czy w ogóle nie uwzględniania. A to niestety się dzieje, to nadal jest to ignorowane. Podkreślę jeszcze raz, to jest nasze zadanie. Nikt za nas tego nie zrobi. Panie Tomaszu, wreszcie udało mi się zadać panu to pytanie końcowe. Jaka jest działalność Instytutu Pamięci Narodowej, naszego poznańskiego oddziału, Biura Edukacji Narodowej i jakie są w ogóle podejmowane działania, które mają upowszechnić wiedzę na temat tych dramatycznych wydarzeń? Przede wszystkim my jako oddziały Instytutu na tych byłych ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy połączyliśmy siły kilkanaście lat temu i Biuro Edukacji w Gdańsku, w Bydgoszczy, w Łodzi, w Poznaniu, w Katowicach razem tutaj z inicjatywy poznańskiej kultywujemy tą pamięć o tych osobach, które zostały zamordowane właśnie na tych terenach w takiej dużej akcji ponadregionalnej, medialno
edukacyjnej akcji Zapaźnicz Pamięci. Czyli zachęcamy wszystkie osoby, które są w stanie gdziekolwiek w tych miejscach odnaleźć te miejsca masowych mordów, pojedynczych, skrytych, jawnych egzekucji, żeby zapaliły w tych miejscach znicze. W tym roku również ta akcja Zapaźnicz Pamięci się odbędzie. Oprócz tego nagrywamy filmy, przypominamy te ofiary przede wszystkim, które zginęły, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy przypominali właśnie te osoby, mówili, opowiadali o tych osobach. Bardzo dużo wiemy już o mechanice zbrodni, ale coraz mniej, jeszcze za mało wiemy o tych osobach, bo zginęło ich, przypomnę, w samej Wielkopolsce do końca 1939 roku około 10 tysięcy. Na Pomorzu to jest 3 razy praktycznie więcej, ale w ramach całej operacji Tannenberg, która odbyła się na terenie całej de facto dzisiejszej Polski, przynajmniej jeszcze także na terenie późniejszego generalnego gubernatorstwa, zginęło około 55 tysięcy polskich obywateli. Uzupełnieniem niejako działalności takich instytucji jak IPN, oczywiście są muzea martyrologiczne. Jak wygląda w takim razie sytuacja w pańskiej placówce? Muzeum Martyrologiczne Żawikowie oczywiście skupia bardzo dużą uwagę na edukacji. My jesteśmy uzupełnieniem tej edukacji, która prowadzona jest w szkołach i która, jak powiedziałem, od wielu lat, czyli od wielu dziesięcioleci, całkowicie ignoruje to, co działo się w okupowanej Wielkopolsce. Do nas przychodzą grupy szkolne, które dowiadają się nie tylko o historii obozu w Żabikowie. My naszą narrację jakby zaczynamy od 1939 roku, a więc młodzież szkolna, młodzież z Wielkopolski ma możliwość zapoznania się z całą tą tragiczną historią okupacji niemieckiej w Wielkopolsce podczas II wojny światowej. Mówimy o, kiedy młodzież szkolna przychodzi do naszej placówki, oczywiście przedstawiamy wszystkie sprawy związane z akcją Tannenberg, a więc i egzekucje, sądy doraźne, działalność Einsatzgruppe, ale też na przykład poruszamy takie sprawy jak początki akcji T4, a więc akcji eksterminacji osób psychicznie chorych, dokonanych przez Sonderkommando Herberta Langego. W 2016 roku dostępna była w muzeum wystawa czasowa przedstawiająca właśnie historię i działalność Einsatzgruppe 6 w Wielkopolsce. A zatem nie przedstawiamy historii obozu karno-śledczego w Żabikowie jako oderwanej od całości, tylko wpisujemy ją w całą okupacyjną politykę, nie to od czasu utworzenia kraju Warty, ale już od momentu wejścia Wehrmachtu do Wielkopolski. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ten program przyczyni się również w jakimś stopniu do upowszechnienia wiedzy. Bardzo dziękujemy za uwagę. Naszymi gośćmi byli pani Aleksandra Pietrowicz, pan Tomasz Cieślak i pan Jacek Nawrocik. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.